Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy 9 autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń w gminie Polkowice sięga ponad 14 milionów złotych. Samorząd dopłaci nieco ponad 5 milionów złotych. To wszystko przekłada się zarówno na ochronę środowiska, jak i na to, co założyły władze Polkowic, aby gmina Polkowice jako serce Zagłębia Miedziowego stała się liderem zarówno w elektromobilności, ale również tym, aby ten obszar gminy Polkowice był najbardziej zielonym obszarem w Lgomie. Być może jest to kropla w morzu potrzeb, ale ten krok jest wykonany. 9 autobusów jest absolutnie ekologicznych, ale również zwiększa ilość autobusów w ogóle kursujących w Polkowicach. Podczas spotkania była także mowa o rozwoju połączeń kolejowych w naszym regionie. Na tych władzom Polkowic bardzo zależy. Prowadzimy aktywne działania na polu tego, aby zbudować realnie istniejące połączenie pomiędzy Lubinem, Polkowicem a Głogowem. Obecnie samorząd województwa zlecił wykonanie odpowiedniej koncepcji, która zostanie później przekazana firmie PKP PLK, aby mogła być dalej procedowana. To na razie wizja, tymczasem nowe autobusy elektryczne pojawią się w Polkowicach do połowy lipca 2021 roku. Ich zakup będzie kosztować ponad 19 milionów złotych.